No, teraz spotykamy się z powodu mojej premiery płyty Osiecka Przybora, ale jazz, którą nagrałam z kwartetem fenomenalnych muzyków jazzowych, z Pawłem Pańtą, Filipem Wojciechowskim, Krzysztofem Szmańdą i Jerzym Małkiem, z cudownymi muzykami. I wybrałam do tej pracy piosenki Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, które prawie wszystkie powstały w czasie, kiedy oni byli parą. Czyli niesłychany materiał, geniuszy słowa, piosenki perełki z czasów, kiedy ta para darzyła się uczuciem, kiedy była sobie bliska. I to była wielka przygoda nagrywać te piosenki z fenomenalnymi kompozytorami. Kiedyś powstawały Krzysztof Komeda, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jerzy Wasowski i Adam Sławieński. To naprawdę fenomenalna historia kultury polskiej, polskiej piosenki. Szukałam pretekstu jakiegoś dla nowego pomysłu muzycznego i wertowałam stare nuty, oglądałam stare nagrania. I wróciłam znów do książki Listy na wyczerpanym papierze, która kiedyś mnie zafascynowała. I z tego wszystkiego powstał pomysł właśnie, żeby poświęcić ten album tej parze autorów niezwykłych, poetów piosenki. No i trochę z mojej tęsknoty do śpiewania takich jazzujących, swingujących numerów, pomysł, żeby zaprosić jazzmenów do tego.